Bądź eko i dbaj o ziemię. Po tygodniu wytężonej pracy nad aplikacją ekologiczną, nadzieja znalazła wreszcie chwilę, aby odetchnąć. Wygodnie ułożyła się w hamaku i z zachwytem spojrzała w niebo. Tylko przyroda może wyczarować tak piękne pejzaże, pomyślała. I stąd Nizowon, na błękitnym firmamencie. Pojawiła się szeroka perłowo-biała smuga. Przelatujący odrzutowiec narobił mnóstwo harmidru, zakłócając panującą wokół ciszę. Orzeż ty, pomyślała wzburzona ekolożka. – Cóż z tego, że nieustannie alarmujemy, przestrzegając przed katastrofą klimatyczną, skoro niektórzy i tak sobie z tego nic nie robią. Dobrze, że coraz więcej ludzi segreguje śmieci, oddziela papier od metalu, nie wyrzuca do kosza zużytych baterii i innych elektrośmieci. Świetnie, że ograniczamy zużycie wody, zbieramy zakrętki, zgniatamy butelki i wyłączamy światło. Wielu z nas stara się żyć w duchu zero waste, dając przedmiotom drugie, trzecie, kolejne życie. Budujemy elektrownie geotermiczne. I poszukujemy odnawialnych źródeł energii. Na ulicach pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych. Już nawet właściciele hipermarketów nie chcą marnować żywności. Często obniżają ceny produktów skończącą się datą ważności. A ty? Co robisz, by choć trochę ulżyć ziemi i chronić naturę? Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, zainstaluj ekoapkę nadziei na swoim smartfonie. Ten program podpowie ci, jak być zarazem nowoczesnym i ekologicznym.